Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5 Rally Adventure. Chciałbym wam przekazać takie moje wrażenie odnośnie tego dodatku, jaki on jest i czy faktycznie dowiózł. Nagrałem dla was taki odcinek o Rally Adventure, gdzie pierwszy raz z wami wbijam sobie do tego dodatku i oceniam, co tu się dzieje, więc zobaczyłem jakieś kampery i jakieś fajne rzeczy na początku i myślałem, wow, tu się dużo dzieje na tej mapce, jest naprawdę świetnie, ale wiesz, potem zacząłem jeździć te wszystkie rajdy, te wyścigi, bo tutaj mamy pomieszane rajdy z wyścigami, raz możemy się ścigać z botami, a raz możemy sobie faktycznie pojechać tak po rajdowemu z pilotem i z minimapką. No ale do tego sobie zaraz przejdziemy. Więc na początku te pierwsze wrażenie tego dodatku jest okropne. Znaczy miałem takie wrażenie, no nie no, coś tu jest nie tak, jest nie rajdowo, jest nie trudno, jest tak po prostu mało ciekawie, no nie? Czasem jak już levelujemy sobie na tej mapce, zaczyna się robić coraz ciekawiej, coraz trudniej przede wszystkim i naprawdę trzeba się skupić na tym, co się robi. Mimo że jest to Forza i tutaj nie mamy, wiesz, jakichś większych konsekwencji, jeśli wypadniemy z toru, to samochód nam się całkowicie nie rozwali na strzępy, możemy sobie zwyczajnie cofnąć ten czas i jakby wszystko jest w porządku, no nie? Także nie są to takie prawdziwe rajdy, jakbyśmy powiedzieli o na przykład Dirt Rally 2.0 czy nie wiem, WRC Generations. Jest to po prostu taka przerysowana wersja rajdowych wyścigów, która może być bardziej przystępna dla osób, które nigdy z rajdami do czynienia nie miały. Czyli generalnie dla społeczności Forzy, która jest raczej takimi casualowymi graczami. Wiesz, grają sobie albo na klawiaturze, albo co najwyżej na padzie, nie? Jakiś tam mały promil jest tych osób, które grają na kierownicy, chociaż patrząc na youtuberów, to praktycznie wszyscy chyba grają na kierownicy. Ale realia są takie, że większość osób gra sobie na padzie albo na klawiaturze i też świetnie się w tę grę bawią, więc tutaj nie chodziło o to, żeby stworzyć taki prawdziwy symulator rajdów, nie? Jeden do jednego, tylko żeby dać namiastkę tego i zrobić coś w stylu rajdów, nie? Tak się po prostu mocno zainspirować tymi rajdami na tyle, żeby i fani rajdów znaleźli coś dla siebie, a osoby, które chcą czegoś nowego w Forzie, wiesz, fani i tak dalej, żeby się po prostu pobawili czymś zupełnie nowym, zobaczyli jak to jest, może znaleźli jakąś taką swoją zajawkę, no nie? No i powiem wam, że z czasem jak zacząłem sobie robić te tutaj wyścigi, te rajdy, zaczęło być coraz trudniej, wiesz, wyłączyłem sobie tą minimapkę, teraz jadę na włączonej, dałem sobie na kamerę, o, na kamerę z maski, to faktycznie słuchanie tego pilota miało więcej sensu. Nie na tyle dużo sensu, co w przypadku takich, wiesz, prawdziwych rajdów, ale już na tyle dużo sensu, że faktycznie jechało mi się fajnie, jechało mi się trudno. No i mimo, że to jest Forza i widać, jak tutaj ten wyścig będzie przebiegał, tak jak teraz jedziemy sobie asfaltem, nie? Potem jedziemy na jakiś szuterek, to wiesz, są tutaj bandy, od których możemy się odbić, zobacz, ich nie możesz sobie zniszczyć, nie? W grach rajdowych to byś przez to przeleciał, spadł jeszcze z jakiegoś klifu, rozwalił samochód i miałbyś koniec tego OS-u, no nie? Albo musiałbyś restartować i w wielu grach rajdowych właśnie ilość tych restartów jest limitowana, a już nie wspomnę o tym, że nie można sobie jakiegoś tam czasu cofać czy coś, czegoś takiego, nie? Tutaj to wszystko oczywiście jest, więc mamy jakąś tam namiastkę tych rajdów, ale też jest ciekawie. Właśnie sporo osób zarzuca, że tutaj jest takie to nieciekawe, te rajdy w ogóle nie są rajdami, a moim zdaniem są ciekawe, tylko trzeba sobie właśnie tą minimapkę wyłączyć i skupić się, nie? Później jak już oczywiście ogarniesz te wszystkie tory i każdy zakręt i trochę dłużej tutaj pograsz, to używanie tego pilota nie ma większego sensu i po prostu jedziesz na pałę i tyle, no nie? Ale na początku, gdy się zaczyna grać w ten dodatek, to faktycznie ma trochę więcej sensu i tego pilota
no z tym pilotem też można się pobawić, no nie? Drugą opcją na tych rajdach, czy na tej mapce jest po prostu wyścig i żeby, wiesz, zaliczyć całą mapkę, to musimy sobie wszystkie te opcje pozaliczać, więc teraz wybierzmy sobie wyścig. W ogóle zauważyłem też taką ciekawą rzecz, że jak się tworzy tutaj swój własny wyścig, rajd czy cokolwiek, to wzdłuż tego rajdu czy wyścigu będzie podążał śmigłowiec, który nad nami lata. Niezależnie od tego, jak ty sobie tą trasę utworzysz, to on zawsze tą trasą podąża gdzieś tam w powietrzu. Taka ciekawostka. Widzicie, że teraz ten śmigłowiec też tutaj nad nami jest, no nie? Ale jakbyście stworzyli sobie swój tor gdzieś tam totalnie wzdłuż mapy czy coś, to ten śmigłowiec zawsze będzie nad nami gdzieś tam latał. Bardzo fajna rzecz, mega mi się to podoba. No i teraz sobie mamy taki o wyścig, ścigamy się z innymi pojazdami i teraz mamy akurat shooterek. I rzecz, która może nie do końca rzuca się w oczy, ale jest, to fakt, że dym, kurz i pył, który jest tworzony przez inne samochody, jest na tej mapce, utrzymuje się na tej mapce znacznie dłużej w powietrzu niż dym na standardowej mapce. To jest jedna z takich podstawowych różnic, jeśli chodzi o feeling z tej mapy. Faktycznie jak tutaj sobie teraz jadę, mam prawie wrażenie, jakbym miał w nozdrzach ten pył. Jest to dosyć ciekawe, jest ten kurz wygląda mega, mega dobrze. I zobaczcie, jak go dużo jest. Jak wezmę sobie na przykład widok z kokpitu, to praktycznie nic nie widzę. No, widzę coś tam, no nie? Ale trzeba się mocno skupić i jest to takie utrudnienie bardzo ciekawe w stosunku do standardowej mapy. Pokażę wam coś. Patrzcie. Przejadą sobie tutaj samochody. Cyk. Przejechał sobie ostatni. I zobaczcie, jak długo ten pył utrzymuje się w powietrzu. Oni już są daleko za zakrętem. I dopiero teraz opadł ten pyłek, widzicie? I tak samo jest, jeśli pojedziemy sobie na tereny pustynne, swoją drogą bardzo ciekawe, bardzo fajnie wygląda tam dym spod opon, ale jest tak samo i też tam jak sobie samochodem pojeździmy i pojedziemy kawałek dalej, to gdzieś ten pył za nami zostanie dosyć długo. Tutaj to dosyć dobrze widać właśnie, jak te samochody gdzieś tam przejechały już mega daleko. To jeszcze jak się gdzieś tam zbliżymy do jakiegoś zakrętu, bliżej tych samochodów, które gdzieś tam są z przodu, no to zauważymy jeszcze ten pyłek. Także mega długo on się utrzymuje i to jest taki smaczek, który może nie do końca każdy zauważy, ale który sprawia, że no czujesz ten taki klimat rajdu gdzieś, zwłaszcza na jakichś takich suchych terenach, jak w tym momencie to sobie jedziemy, nie? Teraz ten śmigłowiec tutaj to wszystko rozdmuchuje jeszcze dodatkowo, bo tym bardziej jest tego pyłu jeszcze więcej, nie? Tu na przykład mamy tereny pustynne. A, akurat widziałem jakiś słaby samochód. Weźmy sobie, oddalmy trochę kamerę. I ten dym spod opon, ten pył, ten piach, który gdzieś tutaj się unosi, on jest przede wszystkim dłużej w powietrzu, ale też lepiej wygląda. Teraz musiałbym chyba tą kamerę inaczej, tryb zdjęciowy odpalić, żeby wam to pokazać, ale on wygląda faktycznie, jakbyśmy byli na jakichś takich wyspach w Dubaju, wyspach, wydmach w Dubaju, gdzieś tam na jakichś takich pustyniach czy coś. Dlaczego nie zrobili na podstawowej mapce tego, żeby ten piach się tak samo długo utrzymywał w powietrzu jak tutaj, nie? Żeby dodali taką opcję. Tam też mamy przecież tereny pustynne. No i dochodzimy do sedna sprawy. Tutaj ta mapka, ja powiem wam, że w ogóle do niej nie wbijam. Tak samo jak zresztą na tą Hot Wheelsową. Bo ona jest mała, no. Ja myślałem, że w tej części Forza Horizon będziemy mieli znacznie większe te dodatki i rozszerzenia mapowe, gdzie faktycznie przejechanie ich będzie trwało jakoś długo, że będą one, wiesz, zróżnicowane i ciekawe. Tak jak na przykład mieliśmy to w przypadku Forza Horizon 4, gdzie był dodatek Fortune Island, no nie? Który dodawał nam te takie skaliste, burzyste tereny o mega zmiennych warunkach atmosferycznych. No i tam było fajnie, no nie? Dodatek Lego był taki, no wiecie co, tak naprawdę dodatek Hot Wheelsowy był dosyć ciekawy w Forza Horizon 5, nie? No bo tam jednak gdzieś tam w powietrzu sobie lecieliśmy,
były to takie hardkorowe rampy, było to przerysowane i wiesz, nie każdy coś takiego lubi, no nie? Ale no, było to mega coś innego w stosunku do standardowej mapy, prawda? Tutaj jednak oczekiwałbym czegoś więcej, bo zobaczcie, te wszystkie krzaki, te wszystkie jakieś tekstury tego kanionu, to wszystko gdzieś już widzieliśmy i widzieliśmy to na standardowej mapie, nie? Więc jeżdżąc tutaj, nie po drogach, mamy wrażenie, jakbyśmy faktycznie byli na tej standardowej mapie. Sytuacja totalnie się zmienia, gdy właśnie jesteśmy na drogach, zwłaszcza asfaltowych, a zresztą nie tylko. No ale te są bardzo kręte. Właściwie teraz byłem na najdłuższym odcinku, na którym najbardziej można się rozpędzić na całej mapie i on ma dużo różnych wybojów. On jest jednym wielkim zakrętem tak naprawdę, tutaj właśnie. I tu możemy się najbardziej rozpędzić na całej mapie. Tutaj cała ta mapa jest mega pokręcona. Jeśli chcecie zobaczyć jak bardzo, to możecie sobie zobaczyć odcinek, kiedy po wszystkich tych drogach asfaltowych jadę jednym driftem w takiej fajnej BMW GTR i jest tu kręto. Można powiedzieć, że to jest raj dla drifterów, ale nie do końca, bo niektóre te zakręty są dość poprofilowane i ciężko na nich utrzymać się w drifcie. Da się, ale nie jest to takie przyjemne to driftowanie, nie? No i te drogi są wymagające tutaj. Cały czas jest jakiś zakręt i osoba, która naprawdę lubi tego typu klimaty, odnajdzie się tu bez problemu i będzie się świetnie bawić, to wam mogę zagwarantować. Jest to coś zupełnie innego niż standardowa mapa Forzy pod tym względem, dlatego że trzeba tutaj technicznie podejść sobie do tej mapki, do tych zakrętów i pokonywać je w taki sposób, żeby po prostu nie wylecieć. Są te zakręty mega ostre, jest ich mega dużo, mało jest takich gładkich jak widzicie tutaj, a standardowa mapa właśnie przeważa w takie gładkie, długie zakręty, gdzie możemy z dużą prędkością jechać, gdzie jest sporo różnych prostych i takich krętych dróg jest stosunkowo niewiele. A tutaj są same kręte drogi, charakterystyczne zresztą dla takich, wiesz, rajdowych spraw, nie? I to nie tylko tyczy się tych asfaltowych dróg, ale też tych takich offroadowych czy shooterowych. Tego tu jest naprawdę bardzo dużo i samochody, hyperauta, no jeśli te, które się prowadzą kiepsko, jak na przykład Bugatti, no to tutaj raczej się nie odnajdą, nie? Ale już takie super skrętne, jakieś torowe zabawki, to jest zdecydowanie raj dla nich, no nie? Cały czas skręcam, cały czas hamuję. Cały czas przyspieszam, prawda? No nie? Widzicie, i tutaj znowu jakiś ostry zakręt, praktycznie ślepy, bo nie widać co będzie gdzieś tam dalej. I cyk, i tutaj znowu mamy jakieś serpentynki. Także cały czas coś tu jest i pod tym względem w miarę jak sobie tutaj awansujemy, odblokowujemy kolejne rajdy i wyścigi, robi się coraz trudniej, ten poziom się zwiększa. Pod tym względem ta mapa jest bardzo, bardzo ciekawa. Ale ze względu na to, że ona jest bardzo podobna do standardowej mapy, ten dodatek jest dla mnie taki no mało interesujący. To znaczy szybko się nim znudziłem, nawet nie byłem w stanie dla was nagrać jakichś kilku odcinków, dlatego że no to wszystko wygląda mega podobnie do tej standardowej mapki, no nie? Po prostu odhaczasz mapkę i wychodzi. Idziesz na standardową i tyle, nie? Tutaj mamy też częste burze piaskowe na tej mapce, to też trzeba zwrócić na to uwagę. I po prostu nic nie widać, jak to w burzy piaskowej. I ta burza piaskowa jest wtedy na całej mapie, nie tylko na jej części, jak to jest na standardowej mapce, ale jest wszędzie. I tutaj mamy takie najciekawsze moim zdaniem miejsce, gdzie widać taki wielki krater jakby i w dole tego krateru no jest ta taka wielka pustynia, nie? Jeszcze mamy tutaj parę wodospadów, jakieś takie tereny można powiedzieć z palmami, ale poza tym właśnie nie ma tu nic nadzwyczajnego. To jest tak ciekawie, nie? Ten widok wygląda dobrze. Znaczy wszędzie tam, gdzie sobie widzimy, to możemy sobie teraz i tyle. I tyle, no właśnie ten dodatek jest takie, można powiedzieć go podsumować i tyle, no. Nic nadzwyczajnego tak naprawdę.
I chyba twórcy byli tego świadomi, bo pododawali do standardowej mapki i w ogóle do gry całkiem dużo nowych rzeczy dla osób, które nawet tego dodatku nie mają ochoty kupować. Mieliśmy przecież ten launch control, mieliśmy te nowe turbosprężarki z antylagiem i parę tam innych jakichś tam pierdół, ulepszeń gry, no nie? Także ta aktualizacja generalnie była dosyć spora, ale to rozszerzenie mapowe raczej tak bez echa. Tak jakby twórcy wiedzieli, że no jednak nie trafią w gusta wielu ludzi ze względu na to, że nie są taki rewolucyjny jak chociażby Fortune Islands z Forza Horizon. Także ja nie czuję się do końca zawiedziony tym dodatkiem, ale nie czuję się też mocno podekscytowany. No, jest on po prostu taki nijak. Nie jest to nic nadzwyczajnego, czego bym oczekiwał. Myślałem, że to będzie jakaś mapa z miastem na przykład, że taka wyspa będzie, na tej wyspie będziemy mogli sobie w mieście poświnieć, nie? Ale no niestety nie i mamy tutaj rajdy. Podobna rzecz była już kiedyś w Forza Horizon 2 chyba. Tam mieliśmy takie offroadowe sprawy, tego dodatku niestety nie ma. Koda. Nie udało mi się go kupić na czas i już chyba nigdy mi się nie uda, bo już jest nie do... Tyle! Rajdowa mapka? Taka nijaka. Można kupić, można nie kupić, dużo nie straci. Jeśli lubisz rajdy i chciałbyś coś takiego sobie pograć w Forza Horizon 5, to oczywiście jest to coś dla ciebie, ale jeśli tego nie do końca czujesz i w sumie standardowa mapka ci wystarcza, to oczywiście nie ma problemu, nie? Pokażę wam jeszcze raz, jak to wszystko wygląda z góry, może wyłączymy wszystkie znaczniki, tak? Oni mają tutaj taki trik, że specjalnie te mapki mocno przybliżają, jakby to jest najmocniej jak mogę sobie oddalić, przez to wszystko wydaje się tutaj takie duże, ale no nie jest. I jesteśmy w stanie w kilka minut, wiesz, przejechać wszystkie tutaj drogi, a zwłaszcza przejechać sobie, wiesz, poprzek całą mapkę, no nie? Tutaj mamy takie leśne tereny, tutaj mamy takie otwarte, bardziej mokre tereny. Właściwie nie jestem pewny, czy pory roku odgrywają tutaj jakąś rolę, znaczy się sezony. Czy ma tu jakiś to sens? Bo za każdym razem, jak sobie wbiłem tutaj w różnych sezonach, to wszystko wyglądało dokładnie tak samo. Ale może są jakieś tam drobne różnice, na które nie zwróciłem uwagi. No jeśli nie zwróciłem na nie uwagi, to chyba nie są aż tak znaczące, zgadza się? No i tyle! Rayleigh Adventure, dodatek, ekspansja mapy. To są moje trzy zdania na temat tego, co można tutaj doświadczyć. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Okej, okay, ja